Julia Baranek została królową parady 3 maja 2022. Wybory odbyły się podczas uroczystej gali w sobotę 26 marca. Że w tym roku wybierzemy królową, która po 2 latach będzie mogła maszerować i otworzyć paradę Dnia Konstytucji 3 maja. Bo jak pamiętacie Państwo, przez ostatnie 2 lata parada niestety nie mogła się odbyć, ale w tym roku dobra wiadomość, parada będzie 7 maja. I przypominam przy okazji, że do 1 kwietnia należy zgłosić swój udział w paradzie. Bardzo prosimy o zachowanie tego terminu. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Królową Parady 3 maja roku 2022 została The Oscar goes to Julia Baranek. Królowej Parady są ogromnie ważne zarówno dla Komitetu Parady, jak i Związku Klubów Polskich, ponieważ dziewczyna, która zostanie wybrana królową, będzie tak naprawdę reprezentować całą Polonię, będzie reprezentować jurorów, będzie reprezentować Komitet Parady i Związek Klubów Polskich, ponieważ przez cały rok we wszystkich imprezach będzie brała udział. Naszym wspólnym interesem w tej chwili jest to, żebyśmy gdzieś tam mogli się dochrapywać jakichś funkcji zarówno państwowych, jak i zawodowych, żeby było nas coraz to więcej widać, bo przecież Polonia ma tak ogromny potencjał, jest nas tak dużo, jesteśmy świetnie wykształceni, świetnie przygotowani do pełnienia tych funkcji, tylko tyle, że teraz musimy się zmobilizować i tych naszych liderów pchać do góry. Pierwszą damą dworu została Wiktoria Jurek, natomiast drugą damą dworu Karolina Tomasik. Tytuł Miss Foto przypadło Natalii Poremskiej, Miss Publiczności została Elżbieta Stękała, a Miss Osobowości Berenika Lach. Gratulujemy!